Drodzy, chcę dzisiaj dzielić się słowem, które już myślę znacie na pamięć, dlatego że od chyba 3 czy 4 tygodni rozważam to słowo i chciałbym, abyśmy dzisiaj, myślę, że po raz ostatni przyjrzeli się fragmentowi Bożego Słowa i rozważyli jeszcze jedną część, która jest tutaj zawarta. Ja bardzo proszę o pierwszy slajd. Słowo, które zapisane jest w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale w 31 wersecie. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Osobiście uważam, takie mam przekonanie, tym bardziej, że czytając to słowo przez kilka ostatnich tygodni, to przekonanie we mnie rosło, że jest to swojego rodzaju definicja. Definicja poprawnego funkcjonowania Kościoła. Poprawnego funkcjonowania Kościoła, ale też poprawnego funkcjonowania zboru. Zboru lokalnego, zboru takim, jakim jesteśmy na przykład i my. Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni, cieszył się pokojem i wspomagany przez Ducha pomnażał się. Celem nas, celem Kościoła jest, byśmy się pomnażali. Już we wtorek, czy w zeszły wtorek mówiłem o tym, że Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, na swój obraz. I że każdy z nas, każdy stworzony przez Boga człowiek otrzymał coś niezwykłego. Pośród wielu darów otrzymał pewien niezwykły dar. Jest nim, jak ją sam nazwałem, inicjatywa twórcza. Każdy z nas ma taką żyłkę do tego, żeby tworzyć, żeby coś budować, tworzyć. Oczywiście w różnym zakresie, oczywiście w różnych dziedzinach, bo przecież choćby nawet wspominając inżynierów, którzy ciągle coś tworzą, ciągle coś konstruują, ale również patrząc na artystów, takich jak muzycy, którzy komponują, jestem przekonany osobiście, że to wynika z tego, czym Bóg nas obdarował. Że to nie my sami z siebie jesteśmy w stanie coś wyprodukować, ale Bóg w taki sposób nas stworzył, bo stworzył nas na swój obraz, a On sam jest stworzycielem, On jest twórcą, On uczynił wszystko swoim słowem. Dlatego i my, idąc w Jego ślady, możemy budować. Oczywiście ta myśl jest mi pomocna, kiedy rozmyślam o tym słowie, które jest tutaj zapisane. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni. Proszę cię, Olu, o następny slajd. Ja chciałbym tylko w takim wielkim skrócie przypomnieć to, co już powiedziałem. Kościół, a więc to jest taki schemat tego wersetu, który przed chwilą przeczytaliśmy. Kościół, czyli ciało Pana Jezusa Chrystusa, eklesja, stoi na dwóch filarach. Budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej. Jeśli Kościół w ten sposób funkcjonuje, czyli dba o to, abyśmy się wzajemnie budowali i dba również o to, aby żyć w bojaźni pańskiej, wtedy na taki Kościół spływa pokój. Pokój, Boży pokój. Boży pokój, który ma wpływ na moje serce, na moje życie, wpływ ma na relacje z innymi ludźmi, z siostrami, z braćmi, ale jest też pokojem, który otwiera mi drogę do mojego Boga. I ten pokój, o jak dobrze i miło, gdy bracia i siostry w zgodzie mieszkają. Tam Bóg zsyła swoje błogosławieństwo, tam Bóg zsyła swoje namaszczenie, jak na Arona. To namaszczenie spływa od czubka głowy, aż po krańce jego szat, aż po jego stopy. I właśnie kiedy Kościół buduje się, kiedy Kościół żyje w bojaźni pańskiej, dba o te dwa filary w swoim funkcjonowaniu, w swoim życiu, cieszy się pokojem, cieszy się namaszczeniem i to znaczy wspomagany jest przez Ducha Świętego. To jest to namaszczenie, czyli wspomaganie przez Ducha Świętego w Kościele, który cieszy się pokojem i ten Kościół pomnaża się. Ten Kościół zaczyna rodzić, zaczyna rozmnażać się. Amen? W taki sposób patrzę na ten werset, dlatego śmiem twierdzić, że jest to właśnie definicja prawidłowego funkcjonowania Kościoła.
I za to jesteśmy odpowiedzialni każdy z nas, bez wyjątku. Czy masz lat 5, 6 i jesteś w kościele, czy masz już lat ponad 80 czy 90, każdy z nas bez wyjątku, czy kobieta, czy mężczyzna, jesteśmy odpowiedzialni za to, aby dbać o te dwa filary w swoim życiu, aby to miało wpływ na społeczność, w której jestem. Co znaczy bardzo szybciutko, wybrałem tylko dwa wersety z Bożego Słowa, mówiliśmy o tym w zasadzie przez dwa nabożeństwa, co znaczy budować się. Wybrałem następujące wersety. Pierwszy jest z Rzymian, 15 rozdział, wersety 2-3. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Co znaczy budować innego? Co znaczy budować siebie nawzajem? To znaczy podobać się komuś ku jego dobru. Ja nie mówię tutaj o jakimś podlizywaniu się, ja nie mówię tutaj o czymś... Chodzi mi tutaj o dobre rzeczy, które możemy wytworzyć, które możemy czynić. Dobre słowa, które możemy wypowiadać. Mówiliśmy we wtorek o dobrych słowach. O tym, że dobre słowa to słowa pełne życia, to słowa pełne szlachetności, to słowa wychodzące, wynikające z Bożego Słowa. Drugi werset, myślę, że większości z nas dobrze znany. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. To mówi apostoł Paweł. I teraz to kolejne zdanie. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Co znaczy budować się? Co znaczy budować jeden drugiego? Uważam osobiście, że mogę budować ciebie siostro, ciebie bracie, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie będę szukał w naszych relacjach, nie będę szukał własnej korzyści. Będę szukał korzyści Twojej po to, aby Cię zbudować, aby mieć dla Ciebie zawsze dobre słowo, aby mieć dla Ciebie pocieszenie, aby mieć może nawet dla Ciebie napomnienie, które przekażę Ci w Bożej miłości. Wiecie, ja coś takiego przeżyłem już we wtorek po nabożeństwie, kiedy jeden z moich braci podszedł i napomniał mnie za słowa, które wypowiedziałem przed nabożeństwem. I właśnie w ten sposób to powinno działać, dlatego że niekiedy wychodzi coś z naszych ust, coś, co nie buduje, coś, co niszczy, ale kiedy przychodzi ktoś, kto jest uważny na to, co mówimy, zwraca nam uwagę, robi to w miłości i możemy w ten sposób funkcjonować. Pamiętać o tym, że żeby już tego nie robić, nie wracać do tych rzeczy. Budować. Jestem przekonany, że to, co powiedział Pan Jezus Chrystus do swoich uczniów, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Kiedy zastanawiam się nad tym fragmentem Bożego Słowa i myślę o tym, że mam was wszystkich, tych, których napotykam na swojej drodze, uważać za wyższych od siebie samego, to niszczy, to burzy mój egoizm, burzy to, co ja chciałbym czynić, to, co ja. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Czyńcie tak w kościele, siostry i bracia. Czyńcie tak podczas waszych grup domowych. Czyńcie tak podczas spotkań Nowej Nadziei. Czyńcie tak podczas różnego rodzaju spotkań, aby przynieść korzyść nie sobie samemu, ale przynieść korzyść swojej siostrze czy swojemu bratu. Wierzę, jestem przekonany, że to znaczy budować się. Oczywiście można wiele mówić na ten temat i podsumowując to, tak naprawdę to budowanie, fundamentem budowania jest miłość. To miłość powoduje, że mogę w ten sposób żyć, aby mieć innych za wyższych od siebie. To miłość sprawia, że mogę przynosić korzyść innym, nie mając na celu tylko własnej korzyści. To miłość. Miłość, która zlewa się prosto z krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się drugiemu filarowi, dlatego że tak jak czytaliśmy na początku, tymczasem Kościół, budując się, o tym już mówiliśmy, i żyjąc w bojaźni pańskiej. Wiecie, dostałem od swojego taty w spadku chrześcijanin.
miesięcznik, kiedyś teraz chyba kwartalnik, chrześcijanin. On kolekcjonował go sobie, zbierał chyba od samego początku i wiecie, przeglądłem chyba 3 albo 4 lata, kiedy ten chrześcijanin powstawał i na tyle, na ile oczywiście byłem uważny podczas szukania, ale nie znalazłem tam ani raz, ani w jednym roku, ani w jednym miesiącu jakichś artykułów na temat bojaźni Bożej. Kiedy zaczynałem się nad tym zastanawiać, okazuje się, że tak naprawdę niewiele się mówi na temat bojaźni Bożej. Że jest to temat taki być może niepopularny i niewygodny dzisiaj, żeby mówić o bojaźni Bożej, czym ona jest. Przygotowałem kilka kluczowych wersetów dotyczących bojaźni Pańskiej, bojaźni Bożej, czym ona jest. I czytamy o to w Księdze Przypowieści Salomona. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Następnie początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Poznanie świętego to rozum. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Bojaźń Pana jest krynicą życia. Dzięki niej można uniknąć sideł śmierci. Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Jeśli mogę prosić Zdziśka, żeby otworzył Biblię na Księdze Joba i znalazł rozdział 28, werset 23-28. Proszę, znajdź to. Chciałbym Cię prosić, abyś przyszedł przeczytać też to słowo. I może proszę też Marka, żeby przeczytał nam wersety umieszczone w Księdze Kaznodziei w 12 rozdziale, wersety 9-14. Przeczytamy fragment z Księgi Joba. Bóg wie o drodze do niej, tylko On zna jej siedzibę, bo tylko On patrzy na kręce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Gdy nadawał wiatrom wagę i mierzył pojemność wód, gdy deszczowi wyznaczał prawo i szlak dla błyskawicy, wtedy ją widział i zgłębił, ustalił i wypróbował. I rzekł do człowieka, oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Jest tutaj mowa o mądrości. Bóg mówi, Boże Słowo mówi, że tylko Bóg wie o drodze do niej. Tylko Bóg może wskazać nam drogę do bojaźni Bożej. Tylko On zna jej siedzibę. To jest pierwsza rzecz, którą chciałbym zasygnalizować. Jeśli Bóg zna drogę do bojaźni Bożej, jeśli Bóg wie, gdzie jest jej siedziba, to tylko i wyłącznie przez relację z Bogiem, wyłącznie przez kontakt z Bogiem mogę dojść do miejsca, w którym mieszka bojaźń Boża, aby jej nabyć, aby ona mogła mieć wpływ na moje życie. Proszę Cię, Marku, abyś przeczytał Kaznodziei Salomona, 12 rozdział. Poza tym kaznodzieja był mędrcem. Uczył on także lud wiedzy, rozważał i badał i ułożył wiele przypowieści. Kaznodzieja starał się znaleźć godne słowa i należycie spisać słowa prawdy. Słowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno wbite gwoździe. Dał jej jeden pasterz. Poza tym, synu mój, przyjmij przestrogę. Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a nadmierne rozmyślanie męczy ciało. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Kaznodzieja Salomon podsumowuje wszystko, co napisał w 12 rozdziałach, to, co my możemy czytać. I mówi, wysłuchaj końcowej nauki całości. Kaznodzieja Salomon buduje fundament, podstawę. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga. Mówi, bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka, bez wyjątku.
obowiązkiem każdego człowieka. Czy jesteś człowiekiem szczerze wierzącym, czy też nie? Obowiązkiem każdego człowieka jest bać się Boga. Rozmyślmy i rozważmy, patrząc na naszą codzienność, patrząc na ludzi, z którymi żyjemy, ile jest bojaźni Bożej dzisiaj w świecie. Ile jest bojaźni Bożej dziś na podwórkach, na placach zabaw, ile bojaźni Bożej jest w naszych szkołach, ile bojaźni Bożej jest w naszych zakładach pracy, ile bojaźni Bożej jest wśród tych, którzy rządzą państwami, krajami, ile bojaźni Bożej. Czy to, że powstaje pochód za pochodem, gdzie homoseksualiści wychodzą, aby ogłaszać swoje prawa, czy to świadczy o bojaźni Bożej w ich życiu? Nie chcę tego wszystkiego wymieniać, ale myślę, że każdy z nas ma tą świadomość, że bojaźni Bożej praktycznie nie ma w świecie. Ale musimy sobie zadać pytanie zatem, czy bojaźń Boża jest w Kościele? Czy żyjemy jako ludzie, jako chrześcijanie, jako ludzie szczerze wierzący w Chrystusa, czy w naszym życiu, w moim osobistym życiu, każdego dnia w moim życiu przejawia się Boża bojaźń? To jest definicja wypływająca z Bożego Słowa. Co to znaczy bać się Pana? Co to znaczy mieć bojaźń Bożą? Co to znaczy chodzić w bojaźni Bożej? Co to znaczy żyć w bojaźni Bożej? To znaczy nienawidzić zła. Bojaźń Pana, bać się Pana, znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Warto się nad tym skupić, warto się nad tym pochylić. Warto sobie przypomnieć, czego Bóg Wszechmogący oczekuje od nas, od swoich ludzi, od swojego Kościoła. Czy boję się mojego Pana? I czy ta bojaźń uwidacznia się w tym, w jaki sposób żyję? Czy ta bojaźń w moim życiu uwidacznia się w taki sposób, że rzeczywiście nienawidzę grzechu, nienawidzę zła, nienawidzę pychy, nienawidzę złych postępków, nienawidzę mowy, która przynosi zgorszenie, która przynosi gorzkość, która jest pełna zgnilizny. Niech każdy z nas bez wyjątku rozważa to słowo w swoim sercu, czym jest bojaźń i na ile tej bojaźni jest w moim życiu. Podsumowując, bojaźń Boża jest początkiem poznania. Całkiem niedawno temu pastor, kiedy jeszcze był, głosił o poznaniu Boga. Początkiem poznania jest bojaźń. Dlaczego? Bo kiedy poznajemy Boga, również nasz brat Bogusław głosił w któryś ostatni wtorek o Bogu Wszechmogącym. Jeśli zaczynam zdawać sobie sprawę z tego, poznaję Boga jako Boga Wszechmogącego, jako Boga Wszechwidzącego, Wszechobecnego, Wszystko Słyszącego, Boga, który uczynił mnie, który przepatruje mnie na wskroś. Kiedy poznaję takiego Boga, musi pojawić się w moim sercu, w moim życiu, w moim postępowaniu bojaźń przed Panem. Bojaźń przed Jego Słowem jest początkiem poznania. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. To jest mądrość, kiedy prowadzeni jesteśmy wskazówkami bojaźni Bożej. To jest mądrość, kiedy na naszej drodze idziemy, a Boża bojaźń rozpościera się nad nami jak parasol, sygnalizuje nam, że to, co jest przed nami, to zagrożenie. Że możesz ukraść, nie czyń tego. Możesz oszukać, nie czyń tego. Bojaźń Boża nie pozwala nam na to, abyśmy uczynili coś złego, coś, co nie podoba się mojemu Panu, mojemu Ojcu, mojemu Zbawicielowi, mojemu kochanemu Pocieszycielowi, Duchowi Świętemu. Bojaźń Boża zatrzymuje mnie przed wszystkim, co nie podoba się Jezusowi. Dlatego jest początkiem mądrości. Bo Bóg chce, abyśmy w mądry sposób wykorzystywali każdy dzień, to co również
mówił Janusz w zeszłą niedzielę? Abyśmy umieli liczyć nasze dni i wszystko, co czynimy. Bojaźń Boża jest szkołą mądrości. Bojaźń Boża to szkoła. To szkoła, do której każdy chrześcijanin bez wyjątku musi się zapisać, przez którą każdy musi przejść, w której musi żyć. To jest to, co jest niezwykłe. Bojaźń Boża jest krynicą życia. To niezwykłe miejsce. To niezwykłe miejsce, w którym jeśli jesteśmy, nasze życie nabiera siły, nabiera mocy. Chroni od sideł śmierci. Chodząc w bojaźni Bożej, możemy mieć tą pewność, że ona będzie chronić nas od sideł grzechu, od sideł, które stawia ciemność wobec nas. Boża bojaźń zawsze jest ukierunkowana w jednym kierunku. W stronę życia. Bojaźń Boża zawsze prowadzić będzie nas w stronę życia. Nigdy w odwrotnym kierunku. Bojaźń Boża równa się nienawiść do wszelkiego zła. Kiedy byłem nastolatkiem, byłem jeszcze w domu, nad swoim łóżkiem miałem na suficie przyklejone kartki, na których były wersety Bożego Słowa. I całkiem niedawno Boży Duch przypomniał mi pewną żółtą kartkę, która wisiała nad moją głową, kiedy otwierałem swoje oczy. Był tam werset, który zapisany jest w 86 psalmie, w wersecie 11. Modlitwa Dawida. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, Panie, spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło. Panie, spraw, by moje serce tylko jednego pragnęło. Czego? Bojaźni imienia Twego. To jest zadziwiające. Myślałem sobie, jak to jest możliwe, żeby człowiek, taki jak ja, taki jak Ty, miał tylko jedno pragnienie serca. Jak to jest w ogóle możliwe? Żebym pośród tego wszystkiego, co mnie otacza, posiadał tylko jedno pragnienie serca. I żeby tym pragnieniem serca było, aby Bóg w swojej wszechmocy sprawił, uczynił, aby moje życie było pełne bojaźni Jego imienia. Jak to jest możliwe? Kim trzeba być, żeby mieć takie pragnienie? Podczas gdy chcemy się żenić, podczas gdy chcemy zakładać rodziny, podczas gdy chcemy mieć może domy, samochody, wiele innych rzeczy. Ponad tymi wszystkimi pragnieniami, ponad tymi wszystkimi marzeniami jest to jedno. Spraw. Boże, spraw, abym tylko tego jednego pragnął, bojaźni Twojego imienia. I zrozumiałem, wiecie, dlaczego tak Dawid się modlił. Bo on doskonale rozumiał i wiedział, co to znaczy. On rozumiał, że jeśli prowadzić go będzie bojaźń Pańska, to tak jak czytaliśmy wcześniej, jego dni będą pełne sytości. Jego życie będzie chronione od sideł śmierci. To znaczy, że będzie miał wszystko, co Bóg będzie uważał za konieczne, za potrzebne dla jego życia. Wiedział, że jeśli będzie chodził w bojaźni Bożej, wszystko inne zostanie mu przydane. Jeśli tylko będzie przestrzegał Bożych przykazań, jeśli tylko będzie chodził w czystości, w oddzieleniu od tego świata, będzie chodził w świętości, będzie bał się Boga na każdej swojej drodze, to znaczy, że będzie też miał wszystko inne, bo Bóg się o to zatroszczy. W Bożej bojaźni zawiera się wszelkie błogosławieństwo. Wiecie, pamiętam, że był taki okres, kiedy myśląc o bojaźni Bożej,
Bałem się tego. Bałem się bojaźni Bożej. Bałem się tego, że to już w ogóle nic mi nie będzie można. Ale dzisiaj wiem, że to jest coś, czego potrzebuję i czego pragnę. Tym bardziej, jeśli chcę mieć wpływ na Kościół. Tym bardziej, jeśli chcę budować Kościół. Tym bardziej, jeśli chcę, aby służba, którą Bóg otwiera, czy którą daje każdemu z nas, miała wpływ pozytywny na życie Kościoła. Nie ma innej możliwości. Musimy stać na dwóch nogach. Na tym, aby mieć wzgląd na siebie nawzajem, w miłości, budować się, aby przynosić korzyść siostrom i braciom, ale z drugiej strony żyjąc w bojaźni Bożej. Te dwie myśli bardzo mocno się przeplatają, bo żyjąc w bojaźni Bożej nie zrobisz nikomu krzywdy, bo będziesz bał się Boga. Amen? Chciałbym, abyśmy teraz otworzyli drugą księgę Mojżeszową i przyjrzeli się pewnym prawdom, pewnym myślom. Druga Mojżeszowa, rozdział 20. To słowo, ten fragment towarzyszy mi od kilku lat. Pamiętam, kiedy razem z braćmi na spotkaniach modlitewnych modliliśmy się. Postanowiliśmy wejść w 7-dniowy post, aby szukać Bożego oblicza. I wtedy to słowo przyszło do mojego serca i od tamtego momentu ciągle gdzieś tkwi, ciągle gdzieś się przypomina. 20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, wersety będziemy czytać od 18 do 21. Przypominam, że jest to moment, kiedy naród izraelski, kiedy Mojżesz otrzymuje przykazania, dekalog. Czytamy, a gdy wszystek lud zauważył grzmoty, błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka. I rzekli do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Nie bójcie się. Kościele Pana Jezusa Chrystusa, nie bój się. Nie bój się dlatego, że Bóg dziś przyszedł, aby was doświadczyć, aby bojaźń przed Nim była was. Tłumaczenie warszawsko-praskie mówi, Bóg przyszedł, aby was doświadczyć, aby pobudzić wasze serca do bojaźni Jego imienia, abyście nie grzeszyli. Bóg gdzieś przyszedł do mnie, Bóg gdzieś przyszedł do ciebie, aby pobudzić cię, aby doświadczyć i pobudzić twoje serce, twoje życie do tego, byś zaczął żyć w bojaźni Bożej. Po co? Abyś nie grzeszył. Taki jest cel Bożej bojaźni, abyśmy nie grzeszyli, abyśmy nienawidzili wszelkiego zła. To jest Boża bojaźń. I Bóg przychodzi po to, aby doświadczyć, aby wskazać drogę. Zdaje się, że to, co czytał Marek w Księdze Kaznodziei w 12 rozdziale, jest tam taki fragmencik, który powiada, że może wróćmy jeszcze na chwilę do tego. Słowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno wbite gwoździe. Dał je nam jeden pasterz. Kto jest pasterzem naszym? Kto jest pasterzem Izraela? Wiecie kto? Jak wiecie, to powiedzcie głośno. Kto jest pasterzem naszym? Dał je nam jeden pasterz. Dał nam pewne słowa, na które mamy zwrócić uwagę. Dał nam je jeden pasterz. Wracając do drugiej Księgi Mojżeszowej. Ten pasterz. Pasterz narodu izraelskiego przyszedł doświadczyć swój naród, aby pobudzić do bojaźni jego serce, aby nie grzeszyli. Smutny jest werset 21. Lecz lud stał z daleka. A Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. Lecz lud stał z daleka. Gdzie Ty i ja dzisiaj stoimy.
Jakie były konsekwencje tego, że lud stanął jednak z daleka? Już w 30 którymś rozdziale czytamy o tym, jak to Izraelici stworzyli sobie złotego cielca. I w zasadzie, kiedy czytamy historię Izraela od tego momentu, to wieczne narzekanie, wieczne niezadowolenie, jak nie tak, to tak źle, odwracanie się całkowicie od Boga. Siostro i bracie, czy pozwolimy Bogu pobudzić nasze serca do bojaźni Jego imienia? Czy pozwolisz Bogu na to, aby On mógł to uczynić? Jeśli chcesz, musisz podejść bliżej. Nie stój z daleka. Chcę ci powiedzieć, że i tak jesteś, ja i ty jesteśmy zbyt daleko. Choćby nam się wydawało, że jednak jesteśmy blisko, to ciągle jesteśmy za daleko. Za daleko Bożej obecności. Za daleko Jego słowa. Za daleko. Nie zróbmy tego błędu. Nie stójmy z daleka. Kiedy czytamy następne rozdziały, następne księgi Starego Testamentu, dochodzimy do takiego miejsca, kiedy powołany jest król Dawid. Król Dawid na króla. Ale również czytając tę historię, już po królu Dawidzie przychodzi Salomon, który miał wszelkie podstawy do tego, żeby żyć życiem zgodnym z tym, jak żył jego ojciec. Jego ojciec Dawid położył fundament swojemu synowi i powiedział, że jeśli będziesz tylko przestrzegał tego, co Bóg nakazał, tego, co jest zawarte w Bożym przymierzu, jeśli będziesz się tego trzymał, będzie wszystko dobrze. I wiemy, że początek był dobry, prawda? Ale Salomon zaczął odchodzić. Wszystko to, co Bóg mu dał, zaczęło znieczulać jego serce. Już przestał w taki szczery, radosny, pełen miłości sposób myśleć o swoim Bogu. I zaczął sprowadzać różnego rodzaju bożki, świątynki do narodu izraelskiego. Nie mówiąc o tym, co uczynił syn Salomona, Rehabeam. I tak naprawdę król po królu to coraz większe dno, coraz większe odstępstwo, aż po Ozeasza. Przejdźmy do drugiej księgi królewskiej. Druga księga królewska, rozdział 17. Naród, który żyje poza Bożą obecnością. Naród, który wprowadził do swojego życia bałwochwalstwo. Naród, który oddał się wszystkiemu temu, co nienawidzi Bóg. Państwo izraelskie upada. Dlatego, że grzech rodzi śmierć. Dlatego, że grzech zawsze prowadzi do upadku. Państwo izraelskie upada. I mamy tutaj od wersetu 7 wytłumaczone, dlaczego tak się stało. Dlaczego państwo izraelskie musiało upaść? Dlaczego musiało dojść do tego momentu? I jest napisane tak. A stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy Faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów. Postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy. Stało się tak z powodu grzechu. Jeśli dopuszczam się w swoim życiu grzechu, to znaczy, że nie ma w moim życiu Bożej bojaźni. Jeśli ten grzech pielęgnuję, to tak naprawdę po Bożej bojaźni nie zostały już żadne ślady. I znowu chcę przypomnieć, jak bardzo jest to ważne. Bo jeśli chcemy być kościołem, zborem, który się pomnaża, który cieszy się pokojem, jeśli chcemy być kościołem, który wspomagany jest przez Ducha Świętego, to przypominam, że mamy się budować i żyć w Bożej bojaźni. Nie ma innej drogi. Z powodu grzechu
przyszło to wszystko na Izraela. Wprowadzili zwyczaje, których mieli nie wprowadzać. Jak to jest dzisiaj z nami? Zastanawiam się, jak to jest dzisiaj ze mną. Ile zwyczajów, które panują w tym świecie, wprowadziły się do mojego życia. Ile zwyczajów, które są w tym świecie, wprowadziły się do życia Kościoła. I na ile odstępujemy jako Kościół od Boga. Jak daleko stoimy, tylko przypatrując się temu, co On czyni. Wiecie, jest jeszcze jedna bardzo tragiczna myśl w tym fragmencie. To jest 9 werset. Do czego prowadzi życie w grzechu? Do czego prowadzi życie poza Bożą bojaźnią? Czytamy, wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim. Czy nie jest to druzgocące? To znaczy, że synowie izraelscy postanowili zagłuszyć może w jakiś sposób swoje sumienie. Postanowili Boga Wszechmogącego, który wyprowadził ich z Egiptu, przystosować do swojego życia. Przystosować do tego, w jaki sposób żyją. Przystosować do tego, aby nie policzone im były żadne grzechy. Tak się nie da. To jest fałszywa nauka. Kiedy człowiek żyje w grzechu, prowadzi go to do podjęcia fałszywej treści, fałszywej nauki. Takie jest niebezpieczeństwo, że zaczynamy sobie malować Boga, który już nie jest tym samym, o którym czytamy na kartach Bożego Słowa. W jakiego Boga wierzymy? W jakiego Boga wierzymy? Granica między Kościołem a światem. Czy nie zatarła się zbyt mocno? Granica między mną, moim życiem, a tym światem. Czy nie zaciera się zbyt mocno? Co znaczy żyć w Bożej bojaźni? Ja jestem przekonany, że Bóg chce, abyśmy wrócili. Wrócili do pełni bojaźni Bożej. Wiecie, wiele dzisiaj się mówi o Bożej łasce. Wiele się dzisiaj mówi o tym, że Bóg jest miłością. Ostatnio w samochodzie puściliśmy sobie pewną płytę, na której jest składanka różnych utworów. I nagle rozległ się w naszych uszach refren. Rób, co chcesz. Bóg jest miłością. Kochaj i rób, co chcesz. Bóg miłością jest. Kochaj i rób, co chcesz, siostro i bracie. Możesz żądlić każdego po kolei. Możesz rozsiewać jad, który jest. Rób, co chcesz. Przecież Bóg jest miłością. Bóg jest pełen łaski. Rób, co chcesz. Nie przejmuj się. Niebo jest dla ciebie otwarte. Chcecie słuchać takiej Ewangelii? Chcecie słuchać Ewangelii, która wszystkich wpuszcza do nieba? To nie jest Ewangelia. Ewangelia jest tylko jedna. Ewangelia mówi, że ja mam się bać Boga. I moje życie ma wyglądać w taki sposób, że ma nie być w nim żadnego grzechu. Ma nie być w nim nic, co będzie raniło moją siostrę albo mojego brata. To jest Ewangelia. Ewangelia nie mówi ci, że masz robić, co chcesz. Ewangelia mówi, że masz zważać na to, co mówisz. Masz zważać na to, co myślisz. Masz zważać na miejsce, w którym dzisiaj stoisz. Czy nie jesteś zbyt daleko Boga? Ja wam powiem, że ja jestem za daleko Boga. Moja żona może wam potwierdzić, co działo się ze mną w trakcie tego tygodnia. Kiedy wiedziałem, o czym mam głosić,
A zdawałem sobie sprawę, że nie jestem w miejscu, w którym powinienem stać tak naprawdę. Że może jestem tutaj pośród tego zgromadzenia ostatnią osobą, która powinna mówić na temat Bożej bojaźni. Jakie jest rozwiązanie? Bo chcę, aby Pan miał potężny wpływ na moje życie, na moje serce, na serce tego zboru, na serce Kościoła. Abyśmy byli pobudzani do tego, by żyć właśnie w bojaźni. Otwórzmy list do Hebrajczyków, rozdział 12. Ja już się cieszę, że możemy to słowo przeczytać. Chociaż ono niesie w sobie potężną dawkę tego, kim jest Bóg. List do Hebrajczyków, rozdział 12. I przeczytamy od wersetu 18. Wy, kochani, wy, my, nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. Czy Boga można się nie bać? Kiedy Bóg wypowiada słowo, ono nie wraca puste. Ono wykonuje swoją pracę. Bóg powiedział, jeśli nawet zwierzę dotknie się tej góry, ma zostać ukamienowane. Więc jeśli zwierzę, to co będzie z nami? Bóg jest Bogiem potężnym. Bóg jest Bogiem wszechmocnym. Wiem, że często umiemy to powiedzieć. Wiem, że często umiemy to powtórzyć. Ale czy naprawdę zdajemy sobie sprawę, jakim On jest Bogiem? Wszystko widzącym i wszystko słyszącym. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Mojżesz, który stał przed Bogiem, powiedział, jestem drżący, przerażony. Lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Wy podeszliście do Boga żywego. Wy podeszliście do miasta Boga żywego. Na horyzoncie, w naszej nadziei, jest to wspaniałe miasto Jeruzalem, które stąpi i będziemy mogli tam zamieszkać. Do tego miasta podchodzimy. Do miasta naszej nadziei, naszej miłości. Tam, gdzie mieszka Bóg żywy. Tam, gdzie mieszka Bóg prawdziwy. Tam, gdzie przygotowane jest miejsce dla każdego, kto będzie żył w Bożej bojaźni. Dla każdego, kto będzie stronił od wszelkiego zła i wszelkiego grzechu. Od wszelkiego oszustwa i wszelkiej nienawiści. Dla każdego, kto oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Kto został pokropiony krwią baranka i został oczyszczony. My podchodzimy do tej góry. Ale to wcale nie znaczy, że mamy sobie coś tutaj ulgować. To wcale nie znaczy, że możemy sobie żyć jak chcemy, bo nie widzimy ognia, bo nie widzimy i nie słyszymy trąby. To nie znaczy, że możemy żyć byle jak i żyć jak chcemy. Chciałbym zauważyć, zwróćcie swoją uwagę na werset 23. Podeszliście do Boga. Co w tym miejscu jest napisane o Bogu? Podeszliście do Boga pełnego łaski? Podeszliście do Boga pełnego miłości? Nie. Jest tu napisane, że podeszliście do Boga, sędziego wszystkich.
A więc Bóg będzie patrzył na twoje i moje życie. Czy idąc do sądu, gdziekolwiek, nie wiem, ja jeszcze nie byłem, ale mam taką przynajmniej, taką świadomość, takie wrażenie, że idąc do sądu, człowiek nie idzie tam tak swobodnie. To niesie ze sobą jakąś taką dawkę pewnego lęku, pewnej trwogi. Sąd Najwyższy. Nawet jeśli miałbym tam tylko być jako ktoś, kto będzie obserwował. Bóg jest moim sędzią. Bóg jest i będzie naszym sędzią. Czytajmy dalej, werset 25. To jest to, co właśnie mówię. Podchodzimy do góry Synaj, Syjon. Podchodzimy do miasta Boga żywego, do Pana Jezusa Chrystusa. Podchodzimy, ale Słowo Boże mówi, baczcie, uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Czyli jest taka możliwość, że ty i ja możemy się odwrócić od tego, który przemawia z nieba. W jaki sposób się to może stać? Właśnie w taki, że zaczniemy stawać z daleka, że przestaniemy mieć z nim relacje, zaczniemy stawać zbyt daleko, żeby usłyszeć jego głos, by zobaczyć to, co czyni, by zrozumieć to, co mówi. Zaczniemy stawać zbyt daleko, a wtedy za naszymi plecami czyha grzech, który tylko chce położyć swoją rękę na to, aby nas pociągnąć do siebie. Możemy się odwrócić. Baczcie, uważajcie, nie odtrącajcie tego, który mówi. Nie odtrącajcie tego, który przemawia od wieków. Nie odtrącajmy, siostry i bracia. Przyjście Jezusa Chrystusa jest bliskie. Jest bliskie. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc jeszcze raz, wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi. My, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak jest Mu to miłe. Budujmy Kościół tak, jak jest Mu to miłe. Funkcjonujmy i żyjmy w taki sposób, jak jest Mu to miłe. Czyli jak? Z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. I nie mogę tu skończyć. Muszę przeczytać pierwszy werset kolejnego rozdziału. Miłość braterska niechaj trwa. Miłość braterska niechaj nie ma końca. Prześcigajmy się w tym, co możemy zrobić dla siebie dobrego. Czy nadal będziemy stać daleko, za daleko? Jeśli kochamy siebie nawzajem, jeśli kochamy przede wszystkim Pana Jezusa Chrystusa, który dał nam nowe życie, który przebaczył nam nasze grzechy, jeśli umiłowaliśmy tego, który, aby nas ocalić, zginął śmiercią męczeńską, powieszony na krzyżu. Jeśli miłujemy tego, który zmartwychwstał i został wzięty do nieba i który został uczyniony głową Kościoła, jeśli miłujemy tego, to powinno nam zależeć na tym,
aby pomnażać to wszystko, co nam zlecił. Kościół, tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem. Wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Panie Jezu, chcemy zrozumieć, czym jest budowanie się. Panie Jezu, chcemy zrozumieć, czym jest bojaźń Twego imienia. Abyśmy nie byli odstępcami od Twojego słowa, fałszującymi to, co rzeczywiście jest w nim zapisane. Panie Jezu, Ty przepatrujesz teraz serce każdego z nas, bo kiedy na nas patrzysz, widzisz wszystko. Kiedy nas słuchasz, słyszysz wszystko. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że pokropiłeś nas drogocenną swoją krwią. Oczyściłeś i obmyłeś od win, z win i grzechów. Dałeś nam swojego ducha. Chcesz, abyśmy żyli w miłości, trwali w miłości. Panie Jezu, obmyłeś nasze głowy i nasze serca. Ale jakże często w naszej codzienności zabrudzamy nasze stopy. Obmyj, tak jak obmyłeś stopy swoich uczniów przed swoją egzekucją. Obmyj nasze stopy. Chcemy przyjść do Ciebie i podejść bliżej, o wiele bliżej niż do tej pory. Spraw, abyśmy jednego tylko pragnęli. Bojaźni Twojego imienia. Panie, abyśmy tym się charakteryzowali, że boimy się imienia Boga żywego. Dziękujemy Ci, że jesteś tutaj pośród nas, że przebywasz w swoim Kościele. Tobie, Panie, chwała. Tobie, Panie, cześć. Tobie, Panie, uwielbienie z naszych serc. Dziękczynienie, które Tobie kierujemy. Proszę, Duchu Święty, abyś przekonywał nas o grzechu. Czyń to dzisiaj pośród nas.